no to szybciej doprowadzi nas to do lepszej sylwetki, twardej sylwetki, taką, w którą to prawdopodobnie celuje większość adeptów treningu siłowego. Jaką kreatynę stosować? Tutaj muszę niestety zmartwić każdego, kto... Jak stosować kreatynę, żeby spotęgowała efekty naszych treningów? Co ona w ogóle daje? Kto powinien ją stosować, a kto omijać szerokim łukiem? O tym właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj. I nieprzypadkowo po raz kolejny o kreatynie, bo jest to jedna z najpopularniejszych substancji wykorzystywana w sporcie zawodowym, jak i właśnie w rekreacyjnym podejściu do treningu. W rekreacyjnym podejściu, które ma na celu właśnie trenowanie po to, żeby zmienić swoją sylwetkę, poprawić swoją sprawność, poprawić osiągi treningowe, zapraszam. I szczęśliwie się składa, że w związku z jej popularnością kreatyna też jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów, więc dzisiaj będę chciał Was uzmysłowić o pewnych zależnościach właśnie w związku z tym suplementem. Potem przejdziemy do zagadnień, jak ją stosować, co ona daje i kto nie powinien właśnie kreatyny stosować. I nie będziemy tutaj odnosić się do źródła. Mój kolega słyszał, że ktoś inny mu powiedział, że podobno... Tylko właśnie będziemy bazować na metaanalizach, dowodach naukowych, prosto z serwisu egzamin.com. Bezpośrednio Was do tego serwisu też odsyłam, jeżeli chcecie sobie poszerzyć wiedzę na temat właśnie różnych suplementów, właśnie w oparciu o wiedzę naukową. O obecny stan wiedzy płynący z tego, jak faktycznie działa dana substancja, a co jest tylko na przykład bełkotem marketingowym. Myślę, że ten wywód warto zacząć od tego, że kreatyna jest suplementem. Suplementem, czyli uzupełnieniem naszych fundamentalnych działań. Jeżeli wywiązujemy się z diety, z treningu, z regeneracji, no to możemy wtedy zaobserwować efekty, które będzie dawała kreatyna. Jeżeli jednak nie ćwiczymy, nie trzymamy diety, no to cóż, nieważne ile suplementów byśmy stosowali, prawdopodobnie będziemy stać w miejscu albo właściwie się cofać z perspektywy sylwetkowej, czy też z perspektywy osiągów treningowych. To jest ważna sprawa. Kreatyna jest tylko suplementem, ale to też niesie ze sobą bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o skutki uboczne, które to przypisalibyśmy do substancji niedozwolonych, substancji, które wyraźnie ingerują w układ hormonalny. Co więcej, występuje ona naturalnie w mięsie, w rybach, więc siłą rzeczy prawdopodobnie większość widzów tego kanału regularnie kreatynę nie tyle zasuplementuje, tylko i tak stosuje, tylko w mniejszej ilości niż ta, która byłaby adekwatna właśnie, kiedy chcielibyśmy poprawić osiągi treningowe. Bo jak działa kreatyna? Kreatyna usprawnia resyntezę ATP i za tym enigmatycznym pojęciem kryje się to, że w trakcie treningu korzystamy z substratów energetycznych. Jeżeli decydujemy się na ćwiczenia mniej intensywne, bardziej rozciągnięte w czasie, no to wtedy kreatyna w zasadzie nie będzie rzutowała na to, w jaki sposób trenujemy. Natomiast jeżeli trenujemy sylwetkowo, chcemy prowokować do zmiany nasze mięśnie, no to wtedy decydujemy się na to, żeby te serie były krótkie, treściwe, związane z tym, że pracujemy bardzo intensywnie. I właśnie w tego typu wysiłku uczestniczą różne systemy energetyczne, z których to jeden bazuje właśnie na naszych zapasach fosfokreatyny, która to pośrednio będzie uzależniona od tego, czy my mamy odpowiednie stężenie kreatyny w naszych mięśniach. I właśnie za stężenie kreatyny w naszych mięśniach będzie odpowiadać suplementacja kreatyną lub dla niektórych nie zawsze bardzo wygodna forma, w której to jemy bardzo dużo mięsa wołowego i bardzo dużo ryb. W praktyce kreatyna to właśnie nie jest suplement, który stosujemy doraźnie, idziemy na trening i już czujemy efekty, tylko właśnie akumulujemy stopniowo w naszych mięśniach zapasy kreatyny, żeby w trakcie treningu wyzwalać pełen potencjał, jeżeli chodzi właśnie o nasze naturalne wykorzystanie mięśni w treningu oporowym. W treningu, w którym zaskakujemy nasze ciało czymś cięższym, odpowiedzią na co jest właśnie to, że nasze mięśnie będą się rozwijały, kiedy to dostarczymy odpowiedniego budulca. Nie będzie budulca, nie będą się mięśnie rozwijały. Nie będzie treningu, nie będzie bodźca do tego, żeby się mięśnie rozwijały. A kreatyna właśnie poprawia nasz trening, do którego już na przykład dojdzie. I tutaj niektórzy mogą się przekrzykiwać, że kreatyna przecież przede wszystkim nawadnia. Oczywiście tak, kreatyna ma taki potencjał związany z tym, że zachowamy więcej wody w mięśniach, czyli tej potrzebnej wody, bo właśnie mięśnie składają się z wody. Jeżeli te mięśnie będą właśnie napełnione wodą i będą pracowały właśnie lepiej, efektywniej, no to szybciej doprowadzi nas to do lepszej sylwetki, twardej sylwetki, taką, w którą to prawdopodobnie celuje większość adeptów treningu siłowego. Jednak z drugiej strony niektórzy spekulują, że zaraz, no przecież kreatyna ulewa. Podobno kreatyna jest odpowiedzialna za to, że kogoś ulało. I tutaj zła wiadomość dla każdego, kto nieroztropnie podchodzi do tematu diety, przejada się myśląc, że przecież z tego będą mięśnie, jak będzie jadł bardzo dużo, a nie jadł treściwie, nie jadł rzeczy właściwe i efektem tego może być, że przy okazji suplementowania kreatyny, przy okazji właśnie realizowania treningów na masę, taka osoba złapie dużo dodatkowej tkanki tłuszczowej. Zła wiadomość,
tłuszcz to nie woda. Nasza masa ciała może wzrosnąć pozytywnie przy okazji suplementacji kreatyny, ale nasza masa ciała może wzrosnąć też równolegle negatywnie właśnie w związku z tym, że będziemy obrastać tkanką tłuszczową. Jednego nie warto mylić z drugim. Z kolei to kreatyna, kiedy nasze ciało będzie wysycone tą substancją, może spotęgować efekty związane z treningiem oporowym, z treningiem siłowym. Podnosimy więcej, szybciej mamy efekty. Robimy dłuższe, intensywne serie, szybciej mamy efekty. Chcemy zmieniać naszą sylwetkę, dbamy o to, żeby mieć więcej mięśni, mniej tłuszczu. Kreatyna nie pomoże nam w tym, żeby mieć mniej tłuszczu, ale pomoże nam w tym, żeby mieć więcej mięśni. To znaczy, żeby ćwiczyć ciężej. A jak mamy więcej mięśni, no to kompozycja naszego ciała może wydać się dużo korzystniejszą, nawet jak nie spalimy ani grama tkanki tłuszczowej. Uprzedzając, kreatyna jest bezpiecznym suplementem dla każdej osoby zdrowej. Nadmierne spożycie kreatyny może doprowadzić do tego, że będziemy mieć problemy gastryczne, jednak mówimy tu o bardzo wysokich dawkach, przekraczających nawet takie standardowe protokoły, które to zalecają nam producenci kreatyny. Jeżeli chcemy stosować kreatynę, proponuję prostą do bólu metodologię związaną z tym, że dostarczymy 5 gramów tej substancji codziennie w dowolnej porze, do dowolnego posiłku, tak jak wspomniałem wcześniej, kreatyna ma się akumulować, a nie na przykład być podana przed treningiem, to czy my ją zjemy rano, czy my ją, tak jak ja polecam, na przykład dodamy do szklanki z wodą, pomieszamy i wypijemy jednym haustem, bo kreatyna nie ma być smaczna, czy my na przykład będziemy ją sobie z czymś mieszać, nie ma żadnego znaczenia. Kreatyna prędzej czy później dotrze właśnie tam, gdzie być powinna. Kreatyna prędzej czy później właśnie będzie się akumulowała w naszych mięśniach, a gdy zaprzestaniemy suplementację kreatyną, no to stężenie tej kreatyny w naszych mięśniach będzie się stopniowo obniżać. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest nie bawienie się w jakieś skoki tej kreatyny, w pewnych momentach, potem właśnie liczenie na jakieś superkompensacje, tylko regularnie cały rok stosować ten prosty do bólu w działaniu suplement, który jeżeli będziemy go regularnie stosować, będzie nam umożliwiał to, że będziemy ćwiczyć ciężej, który to nie będzie nas zalewał, nie będzie osób zdrowych wykańczał na jakimkolwiek polu. Tutaj odniósłbym się właśnie też do referencji związanej z osobami, które mają chore nerki, które to niekoniecznie brać pod lupę powinny kreatynę, tylko po prostu od razu konsultować się z nefrologiem, z lekarzem, specjalistą, który ten konkretny przypadek kliniczny, który nie rzutuje na zdrową część populacji, będzie rozważał, jaką kreatynę stosować. Tutaj muszę niestety zmartwić każdego, kto poszukuje rewolucyjnego produktu, bo monohydrat kreatyny to jest najskuteczniejsza forma kreatyny. Niestety, a może i stety, bo to jest najbardziej przystępna, najtańsza forma kreatyny, więc właśnie po taki produkt warto sięgać. Jeżeli chodzi o rekomendacje konkretnej firmy, muszę Was zachęcić do tego, żebyście zajrzeli na nasz sklep zdrowaforma.pl. Znajdziecie tam świetny jakościowo suplement monohydrat kreatyny, dostępny w promocyjnym zestawie również z białkiem. Kto nie zrobił jeszcze zapasów, zachęcam. Nie ma tutaj naprawdę zawiłej filozofii, jemy bardzo dużo mięsa, bardzo dużo ryb lub suplementujemy kreatynę, więc tutaj możecie od razu wyciągnąć wnioski, że osoby, które prowadzą dietę wegańską i zaczną suplementować kreatynę, no to najszybciej zobaczą różnicę w swoich osiągach treningowych, natomiast właśnie suplementacja kreatyną powinna odbywać się regularnie, rozciągnięta w bardzo długim okresie i tutaj nie ma znaczenia, czy to jest masa, czy to jest redukcja. Dlaczego? Dlatego, że na redukcji też, żeby utrzymać dużo masy mięśniowej, też, żeby poprawiać kompozycję naszego ciała, ważny jest trening oporowy, trening siłowy. Kreatyna pozwoli wywiązać się z założeń treningu oporowego, siłowego. Na masie, jak chcemy mieć szybciej efekty, też możemy suplementować kreatynę. Nie trzeba kombinować, nie można obwiniać kreatyny za jakieś niestworzone scenariusze. Trzeba czasem zweryfikować to, czy odżywiamy się w odpowiedni sposób, czy trenujemy w odpowiedni sposób. Jeżeli tak właśnie robimy, no to kreatyna da efekty. Jeżeli nie przykładamy się do treningu, nie przykładamy się do diety, nie wysypiamy się, no to cóż, zapamiętajcie sobie raz na zawsze, efektu nie będzie. Nawet jak zaczniemy suplementować kreatynę z najlepszą, najciekawszą nazwą, łączącą 10 różnych rodzajów kreatyny, z najciekawszym, różnorodnym opakowaniem, tak to po prostu nie działa. Kreatyna to dodatek, to nie podstawa, podstawa to dieta, trening, regeneracja. Mam nadzieję, że rozwialiście swoje wątpliwości na temat tego suplementu. Widzimy się już niebawem. Cześć!